25 kwietnia w olsztyńskim ratuszu odbyło się spotkanie nowego ambasadora Węgier z prezydentem Olsztyna. Była to pierwsza wizyta węgierskiego dyplomaty w naszym mieście. Rozmawialiśmy o możliwości współpracy, o możliwości nawiązania kontaktów w ramach miast partnerskich, zarówno jeśli chodzi o nasze placówki edukacyjne, jeśli chodzi o nasz uniwersytet, jeśli chodzi o przedsiębiorców. I myślę, że jest to bardzo interesujące, bo przecież mamy różne miasta partnerskie na północy, na południu, mniej na wschodzie, na zachodzie, a na południu w zasadzie oprócz kontaktów z Perugią nie mamy. Natomiast łączy nas wiele, wiemy, z Węgrami. Rozmowy, prócz wspólnych relacji Polski z Węgrami, dotyczyły też możliwej współpracy Olsztyna z którymś z miast węgierskich. Nasze stosunki zawsze były bardzo bliskie, zawsze byliśmy przyjaźni do siebie nastawieni. Powiedzenie Polak, Węgier, dwa bratanki nie straciło ze swojej aktualności i w związku z tym myślę, że wartościowym byłoby kontynuowanie współpracy z narodem węgierskim, z miastem, które ewentualnie mogłoby być jako miasto bliźniacze. Władze naszego miasta są przekonane, że dzisiejsze rozmowy będą przyczynkiem do dalszej współpracy. Do rozmów mamy wrócić, a więc jestem przekonany, że te nasze kontakty z Węgrami będą kontynuowane i rozwijane. Iwan Giurusik wcześniej był ambasadorem Węgier w Czechach. Piastował również funkcję dyrektora Departamentu Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Węgier.